O, jestem z powrotem. Zajęło mi to tylko 2 sekundy, więc tutaj jest właśnie kostka. Tu jest bezpiecznik, żeby nie przepalał tego, bo 20 nie wytrzyma tych tylnych halogenów całych. Bo same wytrzymywało, ale jeszcze teraz przecież ledziki doszły. Więc tutaj jest to tak. Też zrobione. Wszystko na trytytki. Światło teraz wam pokażę, też są na trytytki. Tu jest kostka główna. O, tu muszę obciąć. Tu jest kostka główna, gdzie wchodzą wszystkie kabelki od świateł. Tu jest przełącznik główny, czyli od tych drogowych, a potem są długie. I tutaj jest też związane wszystko trytytkami. Tu jest poprowadzone, a tak oto się prezentują lampy. Są one też tutaj, o, też związane na trytytki, ledówki. O. No, w miarę się dobrze trzymają. Tak samo jest z tamtej strony. Pokażę wam zaraz, jak świecą. Tutaj jest na pas chwilowo złapane. Też myślałem, żeby tutaj jeszcze dziurki przewiercić i atletyki to złapać, bo to się jak się wydaje, że trzeba będzie. No ale nieważne. Co tu jeszcze? Chyba tyle pokazać wam. Tutaj jest wszystko, linka jest założona, zakułem wczoraj ją. Wszystko działa elegancko. Działa. Aha, nie działa. Już zauważyłem, że nie działa. Co, będę musiał to poprawić. Górka wodna. Co, muszę to poprawić. O, tak jest na zero, dobra. No tutaj jest poprawione trochę, tylko tutaj nie będzie już tego od pokazywania, bo nie wiem, czy to się nie nadaje, czy byłoby nowy kupić. Nieważne. Więc jeszcze mam pokazać, jak to świeci. Skręcamy cały kluczyk. Może opuszczę na taką maskę. No, wskakuj tam. Tak. To wszystko wygląda. Czekajcie, nie da się trochę do tyłu cofnąć. Tak, po załączeniu. Ledówki pięknie świecą. Tu są normalne. Jezu. Zabije się, a tu są, to jest następna lodówka. Są w miarę dobrze wykalibrowane, moim osobistym zdaniem. Tu jest trochę krzywo, tak było. Tak, o. Tak samo jest tutaj krzywo, na dół trochę się skupiają. Tak ma być. Więc takie lodówki to było moje marzenie. Jeszcze wam pokażę, ile zabierają się to same lodówki z tym. No tak, między tyle, nie? A patrzcie, jak się łączy wszystkie. Tyle. Tyle. Jest na tym połówce, więc dużo to zabiera. No ale jak będzie działał traktor, to nie będzie nawet tego czuł. Maseczka chyba do polerki, ale nie mam czym i gdzie polerować. Więc tu też trzeba byłoby wszystko wypolerować. Na razie jest tutaj to pomalowane. No i widzimy się w następnym odcinku. Nie kończę tego odcinka, tylko po prostu robię go częściowo i będę puszczał go częściowo. No, czyli może dzisiaj puszczę w środę. Zobaczę. Może. No. Więc widzimy się potem. Nie zdziwcie się, jeśli będzie to kolejny dzień. Witam państwa bardzo serdecznie. Kolejnego dnia. Dzisiaj mamy 24 lutego, czyli środę. I w dzisiejszym dniu właśnie jest bardzo ciepło. Około między 14 a 11 stopni, nie wiem, tak mówili przed chwilą w radiu, więc tak oto to przebiega postęp prac. Ja pokażę. O, tutaj jest ładnie pomalowane w miarę, ale tu jeszcze będzie druga warstwa. Tutaj koło zdejmowałem, jest jakby tak na chwilę nałożone, bo tutaj oto zawiesiłem ten lewarek. I tutaj jest od środka też. Od środka też jest pomalowane. Jest. Tak samo jak tu. Kawałek tak, no, w miarę. Tu jeszcze będzie malowane. Aby zaraz zdejmę koło. Widzę, że tutaj wylazło. Też będę musiał zaraz się za to wziąć, więc tak to właśnie wygląda, proszę państwa. Żeby nie dotknęło, już dotknęło. Aj. Bez sensu to robić, człowieku.
Dobra, nie będę się bawił. Niech to się świeci. Cicho, chłopie. Nieważne. Zgaśmy ją na chwilę. Tak. Więc tak oto wygląda postęp prac. Tutaj jest już posprzątane. Tu jest właśnie złożone wszystko. I tak wygląda właśnie praca końcowa. Czyli tu są normalne już nowe żarówki założone. Potem wam pokażę jakie. Mogę wam powiedzieć 21 W na 12 V. Czyli na 12 akumulator. Tu już wszystko jest poprowadzone. Czekajcie, zaraz zrobię cięcie i włączę lampę. Witam. Z tej strony Igor jako oficer. Dzisiaj będziemy malować. Tak jakby. No. Powiadomienie, jak już będziemy ci malować, zaraz wam pokażę, jak to malowałem. Wszystko, nie wiem, czy pokazywałem, co, nie wiem. I może dzisiaj będziemy już zakładać, aby żeby trochę wyszło. I myślę, że będziemy powoli wszystko składać. To jest farba olejna, impregnująca, no to żeby było, wiecie. Metal był dalej zdrowy, bo jak ja rozebrałem, to fajnie wszystko filtrowe było. No, więc wydaje się mi, że dzisiaj może złożymy go. Jeszcze się musimy wziąć za malowanie innych części z tego oto sprzęta. Kilka takich dupereli jak sprężynek. Sprężynki, jedną mam. Będziemy na razie stare zakładać, bo takich, jakie są na dzisiejsze czasy, to nie ma już takich starych, co MTD dawało, już takich nie ma. Co MTD produkowało chyba, czy dobierało. Więc ten to już nie. Niestety w naszym polskim rynku chwilowo. No w sklepach, nie rynku. W sieci sklepów. No. Nie ma. Rzeczy już. Ile to już tu widzę, aby tak maluję. I tak muszę tutaj to umalować wszystko. Ale maluję tylko tyle, ile widzę. Bo w prądu nie mam chwilowo podłączonego. Bo po prostu nie. Ten będzie pół pod dźwięk. Nie wiem, chyba to będzie cały taki lekko z muzyką. No nie jestem jakiś malarz pierwsza klasa, tak aby maluję tyle, ile potrafię. Jak miało być w planży pistoletem, ale potem jakoś tak wyszło, że zaraz wyszedł w dłoń, tak się maluje do dnia dzisiejszego. To malowanie już zeszło chyba czwarty dzień jest ciepła i nie, tak, czwarty dzień dzisiaj jest ciepło, czyli dzisiaj mamy piątek, weekendu początek i mamy czwarty dzień malowanka. Maluje się znaleźć tą farbą bardzo dobrze, tu się bardzo łatwo nie ubrudzić i nie domyć za bardzo, bo ja czwarty dzień mam takie łapy, że łoj, błosko. Więc ja tu maluję i widzimy się potem, bo ten film był za nudny.